Cześć, witam Was w kolejnym odcinku o kryptobocie, trading bocie. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób zainstalować tego bota na systemie Windows, na VPS-ie, czyli na Virtual Private Serverze. Także serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. VPS-y są to usługi, które można sobie wykupić. Są to maszyny, serwery, które chodzą, są uruchomione cały czas i możemy na nich uruchamiać nasze usługi, nasze boty, nasze strony internetowe czy wszelkiego innego rodzaju programy, które mają być cały czas dostępne po to, aby właśnie nie musieć trzymać uruchomionego cały czas naszego komputera. Tego typu usługi oferują przeróżni dostawcy. Ja tutaj pokażę to na przykładzie VPS-a od Amazona. Jest to VPS, który obecnie widoczny jest na ekranie. VPS ten jest możliwy do skonfigurowania na Amazonie praktycznie bezkosztowo i to nas właśnie interesuje. Pokazuję to na Windowsie, gdyż na początku najłatwiej według mnie początkującym użytkownikom właśnie skonfigurować tego typu działanie właśnie na Windowsie. Także skopiowałem sobie na VPS-a do katalogu C Solbo 002 Pre naszego bota pobranego z GitHuba. Następnie uruchomiłem task schedulera. W polskiej wersji językowej systemów to się nazywa harmonogram zadań. Następnie klikamy prawym przyciskiem na tutaj to wolne miejsce. Wybieramy Create New Task. Nazywamy odpowiednio nasze zadanie. Pamiętajmy, aby tutaj to było zawsze uruchomione, kiedy użytkownik jest zalogowany i nawet kiedy nie jest zalogowany. Jest to istotne, ponieważ nasz bot będzie cały czas chodził nawet w momencie, kiedy wylogujemy się z tego VPS-a. Uruchamiamy, zaznaczamy tutaj, by było to uruchomione z najwyższymi uprawnieniami. Następnie trigger. To zadanie uruchamiamy jednorazowo, także tutaj pozostawiamy to wszystko defaultowe, ponieważ sam program będzie się uruchamiał co określony w pliku konfiguracyjnym okres. Także to mamy już ustawione. Następnie przechodzimy do zakładki Actions. Tutaj wybieramy New. Zostawiamy domyślną akcję Start Program. Następnie wskazujemy ścieżkę do naszego bota. Pamiętając również, by tutaj w Start In Optional również umieścić tą ścieżkę. A tutaj jeszcze należy podać konkretnie, jaką aplikację z tej ścieżki chcemy uruchomić, dlatego kopiujemy nazwę naszego programu i umieszczamy ją w tym miejscu. Przechodzimy do kolejnej zakładki. Tutaj tak naprawdę nic nie zmieniamy. Jeśli chodzi o zakładkę Settings, to tutaj również na te nasze najprostsze potrzeby nic nie musimy konfigurować. Zatwierdzamy to jeszcze. Widzimy, że zadanie wskoczyło nam tutaj do listy. Jeszcze nie jest uruchomione. Tutaj dla potwierdzenia widzimy, że jeszcze nie ma żadnych plików z logami ani plików z sceną. Dlatego wybieramy to, klikamy Run. W tym momencie to zadanie jest jako running. Możemy zobaczyć i widzimy już, że pliki się pojawiły. Dla pewności jeszcze w Task Managerze możemy zobaczyć, że właśnie Solbo Agent jest uruchomiony. I tak naprawdę to wszystko, co jest nam potrzebne. Teraz bez względu na to, czy nasz komputer jest włączony, czy wyłączony, możemy się oczywiście z tego VPS-a tutaj wylogować. Ponowne zalogowanie nadal będzie trzymało sesję tego naszego bota i on będzie sobie cały czas pracował, śledził nasze zdefiniowane ceny i dzięki temu mamy tutaj pełną też również informację w logu, jak i mamy pełną historię co do tego, kiedy tak naprawdę cena się zmieniła oraz jaka akcja bota w związku z tą ceną
została podjęta. Tutaj widzę, że właśnie się zaktualizował plik, nowa cena została zapisana, odpowiedni wpis mamy również w logu, na razie nic się nie dzieje. I tak naprawdę to wszystko. Oczywiście to, co tutaj pokazałem, możemy również uruchomić na naszym stacjonarnym Windowsie, tak aby nie mieć tego okienka z botem tutaj cały czas widocznego. Dlatego jeśli ktoś nie chce skonfigurować sobie jeszcze VPS-a, może to zrobić na swoim komputerze, z tym, że aby w pełni wykorzystać potencjał bota, ten komputer musi być cały czas uzupełniony. Natomiast takie założenie sobie darmowego VPS-a na Amazonie jest jak najbardziej możliwe. Wystarczy sobie tam przejść, zarejestrować się i dalej z tego korzystać. Jest to AWS Free Tire. Także zapraszam również, zachęcam do zapoznania się z ofertą Amazona, czy z ofertą Microsoft Azure, czy z ofertą innego przedstawiciela oferującego właśnie usługi w chmurze. Także to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka w tej serii, w którym już myślę uruchomię, udostępnię Wam wersję produkcyjną grającą na giełdzie Binance na Waszych środkach. Dziękuję, zapraszam do zgłaszania sugestii. Na tę chwilę to wszystko. Cześć.